Rozmowę z dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, panem Ignacym Gogolewskim, chciałbym zacząć od przypomnienia pewnych założeń, które określiły koncepcję repertuarową tego teatru oraz od przedstawienia faktów i dokonań artystycznych, które te założenia i te koncepcje potwierdzają. Obejmując kierownictwo Teatru Śląskiego, wysunął pan propozycję poszukiwania teatru, którego siła emocjonalna byłaby większa, który atakowałby wyobraźnię widza całym bogactwem arsenału teatralnego. Potwierdzeniem tak obranej drogi były przedstawienia Ruy Blasa Wiktora Hugo, Klubu Kawalerów, Wilków w nocy Littnera, Wieczoru Trzech Króli Szekspira, Pana Jowialskiego, Fredry, i te przedstawienia zamykają Kronikę 50-lecia Teatru Śląskiego. Na jubileusz 50-lecia Teatru Śląskiego, który zresztą udokumentowany został pięknym wydawnictwem, Teatr Śląski przygotował Kroniki Królewskie Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Ignacego Gogolewskiego oraz z pańskim udziałem w roli Zygmunta Augusta. Panie dyrektorze, zainteresowanie przedstawieniem jest ogromne i bilety wykupione są już do końca marca. No, cieszę się, że to określenie, jakoby województwo katowickie rzeczywiście miało pewnego rodzaju trudności w sensie frekwencji, w sensie zainteresowania, nie potwierdziło się w czasie obecności tutaj mojej. Jestem półtora roku i z każdą premierą zainteresowanie widza rzeczywiście jest coraz większe. Koronowaniem tego są Kroniki Królewskie według inscenizacji Ludwika René i w mojej reżyserii. Przedstawienia odbierane są w sposób niesłychanie jakiś taki otwarty, swobodny. Ludzie pozostają na swoich miejscach, co jest niesłychanie miłym objawem, nie wychodzą do szatni, biją nam brawo. I to nas niesłychanie cieszy. To jest tym najpiękniejszym rezultatem pracy aktora. Wprowadził pan, a właściwie odnowił dwa pojęcia. Pojęcie widza i pojęcie aktora. Za tym się wiążą zapewne pewne działania i z kolei zamierzenia repertuarowe. Jakie to są zamierzenia? No, cieszę się, że bardzo często, chociażby w tej chwili, to określenie przyswoiło już się nam tutaj na terenie województwa. Sądzę, że będzie w jakiś sposób promieniowało.